Rozdział 35. Młody pan Nowowiejski wyjechał zaraz po oświadczynach do Raszkowa, aby tam kwaterę jakąś dla pani i panny Boskiej wynaleźć i opatrzyć. W dwa tygodnie zaś po jego wyjeździe ruszyła cała karawana dotychczasowych gości chreptiowskich. Składali ją na Wirak dwaj anardraci, Keremowiczowa, Neresowiczowa, Seferowicz, panie Boskie, Dwóch panów Piotrowiczów i stary pan Nowowiejski, nie licząc kilku Ormian kamienieckich i licznych sług oraz zbrojnych pachołków do pilnowania wozów i pociągowego, a także jucznego bydła. Piotrowicze i duchowni delegaci patriarchy Uzmiadzińskiego mieli tylko wypocząć w Raszkowie, zasięgnąć tam wieści o drodze i dalej do Krymu ruszać. Reszta kompanii postanowiła osiąść na czas w Raszkowie. I czekać, przynajmniej do pierwszych roztopów, na powrót jeńców, mianowicie Boskiego, młodszego seferowicza i dwóch kupców, których stroskane małżonki w tęsknocie od dawna oczekiwały. Droga to była trudna, bo szła przez głuche puszcze i przepaściste jary. Szczęściem obfite, a suche śniegi usłały sannę wyborną, obecność zaś komend wojskowych w Mohilowie. Polu i Raszkowie zapewniała bezpieczeństwo. Azbabej był zniesion, zbójcy wywieszani lub rozproszeni, a Tatarzy zimową porą, dla braku traw, nie zapuszczali się na zwykłe szlaki. Wreszcie pan Nowowiejski obiecał, jeśli tylko pozwolenie od pana ruszczyca otrzyma, wyskoczyć w kilkadziesiąt koni na spotkanie. Jechano zatem raźno i ochotnie. Zosia gotowa była za panem Adamem na koniec świata jechać. Pani Boska i dwie niewiaste ormiańskie spodziewały się wkrótce mężów odzyskać. W strasznych puszczach na krańcu chrześcijaństwa leżał wprawdzie ów raszków, ale przecie nie jechano tam na całe życie, ani nie na zbyt długi pobyt. Wiosną miała być wojna, mówiono o niej na rubieżach powszechnie, więc trzeba było odzyskawszy kochanych, z pierwszym, cieplejszym powiewem wracać, by głowę od zagłady uchronić. Ewka została w Chreptiowie zatrzymana przez panią Wołodyjowską. Ojciec nie napierał też bardzo, by ją wziąć ze sobą, zwłaszcza zostawiając ją w domu ludzi tak zacnych. Już ja ją bezpiecznie osiedla, albo i sama odwiozę, mówiła mu Baśka. Prędzej zaś. Sama odwiozę, bo raz w życiu chciałabym widzieć całowo straszne pogranicze, o którym się tyle od małości nasłuchałam. Na wiosnę, gdy się szlaki zaczernią, czambułów mąż mi nie pozwoli, ale teraz, jeśli wka tu zostanie, będę miała dobry pozór. Za jakie dwie niedziele zacznę się napierać, a za trzy pewnikiem pozwoleństwo otrzymam? Mąż też spero bez zacnej skortywać pani i w ziemię nie puści. Jeśli będzie mógł, to sam ze mną pojedzie, ale jeśli nie, to nas odprowadzi Azja w jakie 200 albo więcej koni, bo słyszała mi tak, że on ma być doraszkowa komenderowany. Na tym skończyła się rozmowa i Ewka została. Basia jednak, prócz istotnych powodów, które panu Nowowiejskiemu wyłuszczyła, miała i inne wyrachowanie. Oto chciała ułatwić Azji zbliżenie się do Ewy, bo młody Tatar poczynał ją niepokoić. Ilekroć był z nią, na jej pytania odpowiadał wprawdzie, że Ewkę kocha, że dawny afekt w nim nie wygasł, ale ilekroć znalazł się z Ewką, milczał. Tymczasem dziewczyna rozkochała się w nim na tym kleptjowskim odludziu bez pamięci. Jego dzika, ale przepyszna uroda, jego dzieciństwo pod twardą ręką pana Nowowiejskiego spędzone, jego książęce pochodzenie, ta długa tajemnica, która nad nim ciążyła, wreszcie sława wojenna, Oczarowały ją zupełnie. I czekała tylko chwili, by mu otworzyć serce gorące jak płomień, by mu powiedzieć Azja, ja bym cię od dziecka kochała. By paść w jego ramiona i przysiąc mu miłość do zgonu. Tymczasem on zaciskał zęby i milczał. Ewka myślała z początku, że obecność jej ojca i brata wstrzymuje Azję od wyznania. Później jednak ogarnął i ją niepokój, bo jeśli ze strony ojca i brata... Trafiłyby się niezawodnie przeszkody, zwłaszcza dopóki Azja indygenatu nie posiadał, to przecie mógł chociaż przed nią samą serce otworzyć i powinien był otworzyć tym spieszniej, tym szczerzej, im więcej przeszkód jeżyło się na ich drodze. A on milczał. Wątpliwości wkradły się wreszcie w duszę dziewczyny i poczęła skarżyć się na swoją niedolę przed basią. Ta zaś uspokajała ją, mówiąc. Nie neguję ci, że to jest człowiek dziwny i okrutnie skryty, ale jestem pewna, że cię miłuje, bo naprzód mnie to wielokroć razy powtórzyła, powtórę, inaczej na cię patrzy niż na innych. A na to Ewka potrząsając smutnie głową. Inaczej to pewno, ale nie wiem, czy to jest kochanie, czy też nienawiść w tym patrzeniu. Miła Ewko, oto nie pleć. Za cóż by miał cię nienawidzić? A za co mam mnie kochać? Tubasia poczęła ją głaskać drobną rączką po twarzy. A za co mnie Michał kocha? A za co twój brat ledwie obaczył Zośkę, już ją pokochał? Adam zawsze był prędki. Azję, zaś jest pyszny i odmowy się boi. Zwłaszcza ze strony twego ojca, bo brat sam pokochawszy snadniej by mękę afektów wyrozumiał. Oto co jest. Nie bądź głupia, Ewka, i nie bój się. Zburczę ja dobrze Azję i obaczysz, jaki będzie rezolut. Jakoż tego samego dnia Baśka widziała się z Azją, po którym widzeniu wbiegła wielkim pędem do Ewki. — Już! — zawołała w progu. — Co? — pytała płonąc Ewka. — Powiedziałam mu tak. — Co to, wać pan, sobie myślisz? Nie wdzięcznością mnie nakarmić, czy co? Umyślnie zatrzymałam Ewkę, abyś mógł korzystać z okazji, ale jeśli nie skorzystasz, to wiedz, że za dwie, najdalej trzy niedziele odeślę ją do Raszkowa i może sama z nią pojadę, a wać pan na koszu zostaniesz. Jemu twarz się zmieniła, gdy usłyszał o tym wyjeździe do Raszkowa. Jaż mi czołem zaczął bić do nóg. Pytam go wtedy, co myśli a on na to. W drodze, powiada wyznam, co mam w piersi. W drodze, powiada, będzie najlepsza okazja. W drodze się stanie, co ma się stać, co przeznaczono. Wszystko powiada wyznam, wszystko odkryję, bo mi nie żyć z dłużej z tą męką. Aż mu się wargi poczęły trząść, ileże poprzednio był strapiony, bo jakoweś listy niepomyślne dziś rano z kamieńca odebrał. Mówił mi, że do Raszkowa i tak by musiał iść, że jest na to dawny u męża hetmański rozkaz, Jeno pory w rozkazie nie ma wskazanej, bo to zależy od układów, które on tam z rotmistrzami Lipkowskimi prowadzi. A właśnie, powiada, pora się zbliża i ja muszę aż zarazków ku nim podejść, więc za jedną drogą i waszą miłości i pannę Ewę odprowadzę. Powiedziałam mu na to, że nie wiadomo, czyli i ja pojadę, bo to będzie zależało od Michałowego pozwoleństwa. Usłyszawszy to, zląkł się bardzo. Ha! Oj, głupia ty Ewka! Mówisz, że on cię nie kochał on mi do nóg padł, i jak mnie zaczął prosić, żebym także jechała, to powiadam ci skomlał po prostu, aż mi się płakać nad nim chciało. A wiesz, dlaczego to uczynił? Zaraz mi powiedział: Ja, mówi, wyznam co w sercu, ale bez instancji waszej miłości nic u panów nowowiejskich nie wskóra, jedną gniew i nienawiść, i w nich i w sobie rozbudzę w ręku waszej miłości mój los, moja męka moje zbawienie, bo jeśli wasza miłość nie pojedzie, to wolej by mnie ziemia pożarła albo żeby ogień spalił. Tak, to on ciebie miłuje, strach po prostu myśleć. A żebyś go widziała, jak wtedy wyglądał, zlękłabyś się. Nie, ja się go nie boję, odrzekła Ewka i poczęła całować po ręku Basie. Jedź z nami, jedź z nami, powtarzała w uniesieniu. Jedź z nami. Ty jedna możesz nas poratować. Ty jedna nie będziesz się bała powiedzieć ojcu. Ty jedna coś wskurać możesz. Jedź z nami. Do nóg panu Wołodyjowskiemu upadnę, żeby ci dał pozwoleństwo. Bez ciebie ojciec z Azją z nożami do siebie skoczą. Jedź z nami, jedź z nami. I to mówiąc obsunęła się do kolan basinych i poczęła je z płaczem obejmować. Da Bóg, pojadę. Odrzekła Basia. Michałowi wszystko przedstawię i molestować go nie przestanę. Bezpiecznie teraz choć same jechać, a cóż dopiero z tak liczną strażą? Może i Michał pojedzie, a nie? To on ma serce, zgodzi się. Zrazu zakrzyknie, ale niech się jeną zasmucę, zaraz zacznie koło mnie chodzić, a w oczy mi zaglądać i zgodzi się. Wolałabym, żebyś sam mógł jechać, bo mi okrutnie będzie bez niego tęskno. Ale cóż robić, i tak pojadę, by wam jakąś ulgę przynieść? Toć tu już nie o zachcenie moje chodzi, ale o dole was obojga. Michał Ciebie lubi, Azję lubi. Zgodzi się. Azja zaś po owym widzeniu się z Basią poleciał do swojej izby tak pełen radości i otuchy, jakoby po ciężkiej chorobie nagle do zdrowia przyszedł i odżył. Przed chwilą bowiem wściekła rozpacz targała jego duszą. Oto właśnie tego ranka odebrał suchy i krótki list od pana Bogusza następującej treści. Mój kochany Azja, zatrzymałem się w kamieńcu i do Chreptiowa teraz nie przyjeżdżam. Raz dlatego, że mnie fatygi zmogły, a powtórzę, że nie mam po co. W Jaworowie byłem. Pan Hetman nie tylko, że ci pozwolenia na piśmie nie daje i swoją powagą słaniać twoich szalonych zamysłów nie myśli, ale surowie i pod utratą łaski przykazuje ci, abyś ich natychmiast poniechał. Ja się też zreflektowałem, że to wszystko coś mi mówił. Nic po tym. Po, bo chrześcijańskiemu politycznemu narodowi wdawać się w takie praktyki z pogaństwem grzech, a byłoby i wstydliwie wobec całego świata szlacheckie przywileje złodziejom, drapieżnikom i przelewcom niewinnej krwie dawać, w czym się sam zmiarkuj i o hetmaństwie nie myśl, bo ci nie do tego, chociaż tu hajba jasyn. A chcesz rychło łaskę hetmańską restaurować, to się swoją szarżą kontentuj, a szczególnie tamte roboty z Kryczyńskim, Tworowskim, Adurowiczem i innymi przyspiesz. Bo tym się najlepiej zasłużysz. Konotatkę hetma hetmańską, co masz czynić, posyłam ci z tym pismem. A panu Wołodyjowskiemu rozkazanie od buławy, aby ci wyjeżdżać i przyjeżdżać wraz z twoimi ludźmi nie było nigdy wzbronno. Na spotkanie owych rotmistrzów pewnie wyskoczyć musisz, a spiesz się i donoś mi do kamieńca pilnie, co tam na drugiej stronie słychać przy czym polecając się o cię opiece boskiej, pozostaje z nieodmienną życzliwością. Marcin Bogusz z Zięblic pod Stoli Młody tatar, gdy odebrał ten list, wpadł w furię straszliwą. Naprzód pismo starł w ręku na proch, potem kindżałem stół, raz przy razie dziobał, wreszcie groził własnemu życiu i wiernemu Halimowi, który go na klęczkach błagał, aby nie przedsiębrał nic, zanim nie ochłonie z gniewu i desperacji. Bo też ów list był dla niego istotnie ciosem okrutnym. Gmachy, jakie wznosiła jego pycha i ambicja, zostały jakoby prochem wysadzone, zamysły zniszczone. Oto mógł zostać trzecim w Rzeczypospolitej hetmanem i poniekąd dzierżyć jej losy w ręku, a teraz ujrzał, że musi pozostać nieznanym oficerem, dla którego szczytem ambicji będzie indygenat. Oto w ognistej swej wyobraźni widywał na co dzień tłumy bijące mu czołem. A teraz Jemu wypadnie czołem bić przed innymi. I na nic mu się to nie zdało, że był Tuchaj Bejowiczem, że krew władnych wojowników płynęła w jego żyłach, że wielkie myśli zrodził w duszy. Na nic, wszystko na nic. Będzie żył zapoznany i umrze w jakiejś odległej fortalicji zapomniany. Jedno słowo pokruszyło mu skrzydła, jedno nie sprawiło, że odtąd nie będzie mu wolno szybować jako orłom pod niebem. Jeno musi pełzać jako robak po ziemi. Lecz to wszystko jeszcze niczym w porównaniu do szczęścia, jakie utracił. Ta, z której posiadanie oddałby krew i wieczność, ta, dla której płonął jak ogień, którą umiłował oczyma sercem, duszą, krwią, nie będzie już nigdy jego. Ten list odbierał mu ją tak samo i hetmańską buławę. Bo mógł Chmielnicki porwać czaplińską, mógł równie potężny Azja, Azja Hetman. Porwać cudzą żonę i obronić, choćby nawet przeciw całej rzeczypospolitej, ale jakim sposobem wydrze Azja, porucznik Lipkowski pod komendą jej męża służący? Gdy tym myślał, świat czerniał mu w oczach, stawał się pusty, posępny. I nie wiedział Tuchajbejowicz, zali nie lepiej będzie mu umrzeć, niż żyć bez racji do życia, bez szczęścia, bez nadziei, bez ukochanej niewiasty. Przygniotło go to tym straszniej, że się takiego ciosu nie spodziewał. Owszem, biorąc poprzednio pod uwagę stan Rzeczypospolitej, groźbę przyszłej wojny, słabość wojsk hetmańskich i korzyści, jakie by z jego zamysłów mogła odnieść Rzeczpospolita, z każdym dniem utwierdzał się w przekonaniu, że Hetman na te zamysły się zgodzi. Tymczasem rozwiały się nadzieje jak mgła pod wichrem. Co mu zostawało? Wyrzec się sławy wielkości szczęścia ale on nie był do tego zdolny. W pierwszej chwili porwał go szał gniewu i rozpaczy. Ogień począł mu chodzić po kościach i palić go boleśnie, więc wył i zgrzytał, a równie ogniste i mściwe myśli przelatywały mu przez głowę. Chciał zemsty nad Rzeczą Pospolitą, Hetmanem, Wołodyjowskim, nad Basią nawet. Chciał podnieść swych lipków, wyciąć w pień załogę, wszystkich oficerów, całych chreptiów, zabić Wołodyjowskiego, a Baśkę porwać – i ujść z nią za multański brzeg, a potem hen na dobrudze i dalej, choćby do samego carogrodu, choćby w azjatyckie pustynie. Lecz wierny Halim czuwał nad nim, a ją chłonąwszy z pierwszej furii i rozpaczy, uznał całe niepodobieństwo tych zamysłów. Azja i w tym jeszcze podobny był do Chmielnickiego, że jak w Chmielnickim, tak i w nim mieszkał zarazem lew i wąż. Uderzy z wiernymi lipkami na chreptów i cóż stąd? Zali czujny jak żuraw Wołodyjowski da się zejść niespodzianie? A choćby i tak, zali da się pokonać ten przesławny Zagończyk, mając zwłaszcza większą liczbę i lepszych żołnierzy pod ręką? Wreszcie, gdyby go Azja nawet pokonał, co potem uczyni? Pójdzie w dół rzeki, Henku, Jahorlikowi, to po drodze musi zetrzeć komendy w Mohilowie, Jampolu i Raszkowie. Przejdzie na multański brzeg, tam perkułaby przyjaciele Wołodyjowskiego i sam Habareskul, Reskul Pasza Chocimski, jego druh zaklęty. Pójdzie ku Doroszowi, tam pod Bracławiem komendy polskie, a w stepie zimą nawet pełno podjazdów. Wobec tego wszystkiego uczył Tuchaj swoją bezsilność i złowroga dusza jego, wyrzuciwszy naprzód płomienie Pogrążyła się w głuchej rozpaczy, jak ranny dziki zwierz pogrąża się w ciemnej pieczarze skalnej i pozostała cichą. I jako ból nadmierny sam siebie zabija i w odrętwieniu znika, tak i on zdrętwiał wreszcie. Wtedy to właśnie dano mu znać, że pani komendantowa życzy sobie z nim mówić. Halim nie poznał Azji, gdy ów wrócił z tej rozmowy. Odrętwiałość znikła z twarzy tatara. Oczy grały mu jak u dzikiego zdebia, twarz była blasków pełna, a białe kły połyskiwały mu spod wąsa i w dzikiej swej urodzie zupełnie był podobny do strasznego Tuchajbeja. – Panie mój – spytał Halim – jakim sposobem Bóg pocieszył duszę twoją? A Azja na to – Halim, po ciemnej nocy Bóg dzień na ziemi czyni i słońcu z morza wstawać każe. – Halim – tu chwycił starego tatara za ramiona – za miesiąc ona będzie moja na wieki. I taki blask szedł od jego czerniawej twarzy, że stał się piękny, a Halim począł mu pokłony wybijać. Synu Tuchajbeja, tyś wielki, potężny i złość niewiernych nie zmoże cię. Słuchaj, rzekł Azja, słucham, synu Tuchajbeja. Pojedziem nad morze sine, gdzie śniegi jeno na górach leżą, a jeśli wrócim kiedy w te strony, to na czele czambułów. Jako piasek nadmorski, jako liście w tych puszczach nieprzeliczonych. Miecz a ogień niosąc, ty, Halim, synu, kurdłukowy, dziś jeszcze ruszysz w drogę. Znajdziesz Kryczyńskiego i powiesz mu, aby Podraszków z tamtej strony ze swoim ściachem podemknął. A Adurowicz, Morawski, Aleksandrowicz, Grocholski, Tworowski i który żyw z Lipków i Czeremisów, niech mi także ze ścianami pod wojska podejdą. A czambułom, co przy doroszu na zimownikach są, niech dadzą znać, aby od strony Humania wielki niepokój nagle uczyniły, by wyszły lackie komendy z Mohilowa, Jampola i Raszkowa i poszły w step daleki. Niech na tej drodze, którą ja ruszę, wojsk nie będzie, to wówczas, gdy z Raszkowa wyjadę, jeno popioły i zgliszcza po mnie zostaną. — Boże ci dopomóż, panie! — odrzekł Halim i począł bić pokłony. A Tuchaj Bojowicz pochylił się nad Nim i powtórzył jeszcze kilkakroć. Gońców rozsyłaj, gońców rozsyłaj, bo miesiąc czasu tylko zostaje. Po czym odprawił Halima i pozostawszy sam, modlić się począł, bo miał piersi przepełnione szczęściem i wdzięcznością dla Boga. A modląc się spoglądał mimo woli przez okno na swych lipków, którzy właśnie wyprowadzali konie, by je napoić przy studniach. Majdan zaczernił się od tego tłumu. Lipkowie, śpiewając z cicha monotonne swe pieśni, poczęli ciągnąć skrzypiące żurawie i wychlustywać wodę w koryta. Para wychodziła dwoma słupami z nozdrzy każdego konia i przesłaniała nieco obraz. Nagle z głównego budynku wyszedł pan Wodyjowski, przybrany w kożuch i jałowicze buty, a zbliżywszy się do lipków, począł coś mówić. Oni zaś słuchali go, prostując się i zdejmując przeciw wschodniemu obyczajowi z główka puzy. Na jego widok Azja przestał się modlić i pomruknął: Sokół ty jesteś, ale nie dolecisz tam, gdzie ja dolecę, i pozostaniesz sam w chreptiowie, w żałości i zgryzocie. Pan Wołdijowski rozmówiwszy się z żołnierzami, zawrócił do izby i na Majdanie na nowo rozległy się śpiewy lipków. Parskanie koni i skrzyp żałosny, a przeraźliwy studziennych żurawi. Rozdział 36 Mały rycerz, zgodnie z przewidywaniem Basi, zakrzyknął zrazu, gdy się o jej zamiarach dowiedział, że nigdy się na nie nie zgodzi, bo sam jechać nie może, a bez siebie jej nie puści. Lecz wówczas zaczęły się ze wszystkich stron prośby i nalegania, które wkrótce zachwiać miały jego postanowieniem. Basia nalegała wprawdzie mniej niż się spodziewał, bo jej się bardzo chciało z mężem jechać, a bez niego wyprawa straciła dla niej część powabu. Lecz Ewka klękała przed nim i całując go po rękach, zaklinała na jego afekt dla Basi, by pozwolił. Nikt inny do mego ojca nie odważy się przystąpić, mówiła mu, i takową rzecz oznajmić ni ja, ni Azja, ni nawet mój brat. Jedna pani Basia może to uczynić, bo on jej niczego nie odmówi. Na to Wołodyjowski. Baśce się w swaty nie bawić. A oprócz tego przecie wracać musicie tędy, niechże to za waszym powrotem uczyni. Ewka odpowiedziała płaczem. Bóg wie, co się do powrotu stanie, jest nawet pewna, że zamrze ze strapienia, ale dla takiej sieroty, nad którą nikt nie ma miłosierdzia, tak będzie najlepiej. Mały rycerz posiadał niezmiernie czułe serce, więc poczynał wąsikami, ruszać i po izbie chodzić. Żywnie nie chciało mu się ze swoją baśką rozłączać choćby na jeden dzień, a cóż dopiero na parę tygodni. Jednakże widocznie bardzo go owe prośby poruszały, bo w parę dni po tych szturmach ozwał się któregoś wieczora. Żebym mógł razem jechać nie mówię. Ale nie może to być, bo mnie tu służba trzyma. Basia skoczyła do niego i przyłożywszy różane swe usta do jego policzka, poczęła powtarzać: Jedź, Michałku, jedź, jedź. Żadną miarą nie może być. Odrzekł stanowczo Wołodyjowski. I znów upłynęło dni parę. Przez ten czas radził się mały rycerz pana za co mu czynić przystoi. Lecz ów rady odmówił. Jeśli nie ma innych przeszkód, jeno twój sentyment, rzekł, to co ja mam gadać? Sam postanów. Już ci pustka tu będzie po hajduczku. Żeby nie mój wieki trudna droga, to ja bym pojechał bez... bez niej nijak. A widzisz wasze... Przeszkód istotnie nie ma. Pora trochę mroźna, ot i wszystko. Zresztą spokojnie i komendy wszędzie po drodze, tylko bez niej nijak. — Tedy ci właśnie mówię, sam postanów! Po tej rozbowie na nowo począł się pan Michał wahać i na dwoje rzeczy rozważać. Ewki było mu żal. Zastanawiał się także nad tym, czy wypada samą dziewczynę wysyłać z Azją w tak długą drogę, a jeszcze więcej nad tym, czy godzi się życzliwym ludziom nie dopomóc. Skoro zdarza się sposobność tak łatwa. O cóż bowiem chodziło? O wyjazd Basi na dwa lub trzy tygodnie. A choćby szło tylko o dogodzenie Basi, by mogła widzieć Mohilów, Jampoli i Raszków, to i czemu by jej nie dogodzić? Azja, czy tak czy owak, musi iść ze swoją chorągwią do Raszkowa, będzie więc ochrona wszelka, a nawet zbyteczna wobec zupełnego wyniszczenia zbójów i zimowego spokoju od ordy. Chwiał się więc coraz bardziej mały rycerz, co spostrzegłszy niewiasty ponowiły nalegania. Jedna przedstawiając tę wyprawę jako dobry uczynek i swój obowiązek, druga płacząc i lamentując. Pokłonił się wreszcie kom komendantowi i Tuchajbejowicz. Mówił, iż wie, że nie godzien takiej łaski, ale tyle przecie okazał i wierności, i przywiązania do obojga pana państwa Wołodyjowskich, że śmie o nią prosić. Wielki on ma długi wdzięczności dla obojga, bo nie pozwolili nim poniewierać i wówczas, gdy jeszcze nie wiadomo było, że jest tuchaj bojowym synem. Nie zapomni nigdy, że pani komendantowa opatrywała jego rany i była mu nie tylko panią łaskawą, ale i jakoby matką. Dowody swej wdzięczności złożył on już w bitwie z Azbabejem, więc i w przyszłości, nie daj Bóg okazji, w potrzebie z radością nałoży za swą panią głową i ostatnią kroplę krwi wyleje. Potem ją opowiadać o swej dawnej, nieszczęsnej dla Ewki miłości. Nie żyć mu bez tej dziewki. Miłował ją przez całe lata rozłąki, chociaż bez jakiejkolwiek nadziei i miłować jej nigdy nie przestanie. Ale między nim a starym panem nowowiejskim jest dawna nienawiść i dawny stosunek sługi i pana rozdziela ich jakoby jarem szerokim. Pani jedna mogłaby ich zładzić, a jeśli tego uczynić nie zdoła zasłoni przynajmniej drogą dziewkę przed ojcowskim tyraństwem, przed zamknięciem i kańczugiem. Wołodyjowski wolałby, był może, żeby Baśka nie wdawała się w tę sprawę, ale że sam lubił ludziom dobrze czynić, więc się i sercu żony nie dziwił. Wszelako nie odpowiedział jeszcze Azji zgodą, oparł się nawet nowym łzom Ewki, tylko w kancelarii się zamykał i rozmyślał. Aż wreszcie pewnego dnia wyszedł na wieczerze z pogodną twarzą i po wieczerzy spytał nagle Tuchaj-Bejowicza – ja, a kiedy ci termin ruszać? – Za tydzień wasza wielmożność – odrzekł niespokojnie Tatar. – Halim musiał już tam pokończyć układy z Kryczyńskim. – Każże wielkie sanie wymościć, bo dwie białogłowy powieziesz do Raszkowa. Usłyszawszy to Basia poczęła w ręce klaskać i obces do męża. Za nią skoczyła Ewka, za nią schylił się do jego kolan z szalonym wybuchem radości i Azja, aż mały rycerz musiał im się opędzać. Dajcie spokój, mówił, cóż znowu, jak można ludziom pomóc, to i ciężko nie pomóc, chyba by kto całkiem był zatwardziały, ja zaś przecie nie żaden tyrannus. Ty oto, Baśka, wracaj, kochanie, prędko, a ty, Azja, opiekuj się nią szczerze, tym mi najlepiej podziękujecie. No, no, ho, dajcie spokój. Tu począł wąsikami mocno ruszać, po czym rzekł już weselej dla dodania sobie fantazji. Najgorsze te babskie śluzy. Jak jedno śluzy obaczę, zaraz nic po mnie. A ty, Azja, masz dziękować nie tylko mnie i mojej żonie, ale i tej oto panience, która tu za mną jako cień chodziła, żałość swoją ciągle przed moje oczy wystawując. Musisz jej za takowy afekt zapłacić. Zapłacę, zapłacę, odrzekł dziwnym głosem Tuchaj Bejowicz i porwawszy ręce ewki, począł je całować tak gwałtownie, iż można by myśleć, że je chciał raczej pokąsać. Michale zawołał nagle Zagłoba, ukazując na basie: Co my tu będziemy robić bez tego kociaka? Ano, ciężko będzie, odrzekł mały rycerz: Dali Bóg, ciężko, po czym dodał ciszej. Ale może Pan Bóg dobry uczynek później pobłogosławi. Rozumiesz waść. Tymczasem kociak. Wsunął między nich swą ciekawą, jasną główkę. – Co powiadacie? – Nie, nic – odrzekł Zagłowa. – Mówimy, że na wiosnę bociany pewnie przylecą. Baśka pocięła się ocierać twarzyszką twarz męża jak kot prawdziwy. – Michałku, ja tam nie będę długo siedziała – rzekła z cicha. I po tej rozmowie zaczęły się znów narady, kilka dni trwające, ale już nad podróżą. Pan Michał sam wszystkiego doglądał. Sanie kazał ładzić przy sobie i wymościć je skórami uszczwanych jesienią liszek. Pan zagłoba tu z własne znosił, by było czym w drodze nogi przykryć. Miały pójść wozy z pościelą i żywnością. Miał pójść i dzianecik basi, aby w miejscach zato czystych i niebezpiecznych mogła się na niego z sani przesiąść, bo szczególniej bał się pan Michał zjazdu do Mohilowa do którego się istotnie na złamanie karku zjeżdżało. Jakkolwiek nie było najmniejszego prawdopodobieństwa jakiegoś napadu, przykazał mały rycerz Azji wszelkie ostrożności zachować, kilkunastu ludzi na parę staj naprzód zawsze wysyłać i na noclegi nie stawać nigdzie po drodze, jedno tam, gdzie są komendy. Wyjeżdżać, skoro świt, stawać przed nocą, a w drodze nie marudzić. Tak dalece o wszystkim myślał mały rycerz, że własną ręką nabił kruciczki do Olster przy Basinej Kulbace. Nadeszła na koniec chwila wyjazdu. Jeszcze ciemno było, gdy dwieście koni lipków stanęło w pogotowiu na Majdanie. W głównej izbie komendanckiego domu panował już także ruch. Na kominach buzowały się jasnym płomieniem smolne szczapy. Wszyscy oficerowie, więc mały rycerz i pan Zagłoba, i pan Muszalski, i pan Nienaszyniec, i pan Romyka, i pan Motowidło, a z nimi towarzysze spod górnych chorągwi zebrali się na pożegnanie. Baśka i Ewka, ciepły jeszcze i zarumieniony od snu, piły winną polewkę na drogę. Wodyowski siedział obok żony, obejmując ją w pół. Zagłoba sam nalewał polewkę, powtarzając za każdym dolaniem. — Jeszcze, bo mrozik! — i Basia, i Ewka ubrane były po męsku, bo tak zwykle podróżowały na kresach niewiasty. Basia była przy szabelce. Szubkę na sobie miała żbiczą, łasicami bramowaną. Gronostajowy z uszami kołpaczek. Hajdawerki bardzo obszerne, kształt spódnicy czyniące i buty do kolan, miękkie, podszyte wyporkami. Na to wszystko miały pójść jeszcze ciepłe deliki i szuby z kapturami do osłonięcia twarzy. Tymczasem jednak twarz ta była jeszcze odsłonięta i dziwili się jako zwykle jej urodzie żołnierze. Inni zaś spoglądali łakomie na ewkę, która miała usta wilgotne, jakby do pocałunku złożone. Inni wreszcie nie wiedzieli na którą patrzeć i tychasz ciągoty brały po końcach izby, tak im obie były ponętne, a szeptali zaś jeden drugiemu w ucho: Ciężko człeku żyć na takim odludziu. Szczęsny komendant, szczęsny azja. Uch! Ogień na kominach trzaskał wesoło, a po zapłociach poczęło się pianie kurów. Zwolna wstawał dzień, dość mroźny i pogodny. Pokryte grubym śniegiem dachy szop i kwater żołnierskich stały się jasnoróżowe. Z Majdanu dochodziło parskanie koni i skrzyp chodzących pieszo żołnierzy z chorągwi towarzyskich, a również dragońskich, którzy zebrali się z szop i karczem, by pożegnać basie i Lipków. Na koniec Wołodyjowski rzekł Czas! Usłyszawszy to Baśka porwała się z miejsca i padła w ramiona mężowskie. On przycisnął usta swoje do jej ust. Potem, tuląc ją ze wszystkich sił do piersi, całował jej oczy i czoło i znów usta. Długa była to chwila, bo kochali się oboje niezmiernie. Po małym rycerzu przyszła kolejna pana za głowę. Następnie inni oficerowie przystępowali ca do całowania basinej ręki, a ona powtarzała co chwila swoim dźwięcznym, jak srebro, dziecinnym głosikiem: Ostawajcie wać panowie w zdrowiu, ostawajcie w zdrowiu! I obie zewką poszły przywdziać deliki z otworami na ręce zamiast rękawów, na to kapturzaste szuby, aż całkiem znikły w tych ubiorach. Otworzono im szeroko drzwi, przez które wpadła zaraz para mroźna i całe zgromadzenie znalazło się na Majdanie. Na świecie czyniło się coraz widniej od śniegu i zorzy. Szać obfita osiadła na szerści lipkowskich bachmatów i na korzuchach żołnierzy, tak iż zdało się, że cała chorągiew biały jest przybrana i na białych koniach siedzi. Baszkazewką wsiadły do wymoszczonych skórami sani. Dragoni i pocztowi z towarzyskich chorągwi zakrzyknęli na szczęsną drogę odjeżdżającym. Na ów odgłos liczne stada wron i kruków, które sroga zima przygnała w pobliże zabudowań ludzkich, zerwały się z dachów i z wielkim krakaniem poczęły krążyć w różanym powietrzu. Mały rycerz pochylił się nad saniami i pogrążył twarz w kapturek okrywający głowę żony. Długa była ta chwila. Wreszcie oderwał się od Basi i czyniąc znak krzyża ręką zawołał — W imię Boże! Wówczas Azja podniósł się w strzemionach. Dzika twarz jego promieniała od radości i zorzy. Machnął buzdyganem, aż burka podniosła mu się w kształcie skrzydeł drapieżnego ptaka i krzyknął przeraźliwym głosem — Ruszaj! Zaskrzypiały w śniegu kopyta. Par obficiej wyszedł z nozdrzy końskich — Pierwsze szeregi lipków ruszyły zwolna, za nimi drugie, trzecie, czwarte, za nimi sanie, za nimi następne szeregi i cały oddział począł oddalać się po pochyłym Majdanie ku wrotom. Mały rycerz żegnał ich Krzyżem Świętym, wreszcie gdy sanie złożył ręce przy ustach i zawołał: Bywaj zdrowa, Baśka! Ale odpowiedziały mu tylko głosy piszczałek i wielkie krakanie czarnego ptactwa. Rozdział 37. Oddział Czeremisów kilkanaście koni liczący szedł w mili naprzód, by drogę opatrywać i komendantów o przejeździe pani Włodojowskiej uprzedzać, aby kwatery wszędy mieli gotowe. Za owym oddziałem postępowała główna siła lipków, za nią sanie z Basią i Ewką, drugie z usługą niewieścią i znów pomniejszy oddział zamykający pochód. Droga była dość ciężka z powodu zasp śnieżnych. Bory sosnowe, nie tracąc na zimę swego iglastego poszycia, mniej przepuszczają śniegów na podłoże, lecz puszcza ciągnąca się wzdłuż dniestrowego brzegu, złożona po największej części z dębów i innych drzew liściastych, obnażona teraz ze swego przyrodzonego sklepienia, zasypana była do półpni. Śnieg zapełnił również co węższe jary. Miejscami wznosił się na kształt fal morskich, których spiętrzone czuby zwieszały się tak, jakby miały runąć za chwilę i spłynąć się z ogólną, białą powierzchnią. W czasie przejazdu trudnych jarów i na pochyłościach Lipkowie podtrzymywali sanie powrozami. Tylko na wysokich równinach, na których wiatry wygładziły skorupę śnieżną, jechali szybko śladem tej karawany, która wraz z nawiragem i dwoma uczonymi anardratami wyruszyła przedtem z Hreptiowa. Droga była ciężka, nie tak jednakże jak czasem bywała w tych puszczańskich pełnych rozpadlin, rzek, strumieni i jarów krainach, więc się cieszyli, że nim zapadnie noc głęboka potrafią zdążyć do przepaścistego jaru na dnie którego leżał Mohilów. Przy tym zanosiło się na długą pogodę. Po rumianej zorzy wstało słońce, i wnet w jego promieniach rozbłysły jary, równie i puszcza. Gałęzie drzew dawały się skrami oblepione. Skry lśniły na śniegu, aż oczy bolały od blasków. Z wysokich miejsc przez polany, jakby przez okna puszczy, wzrok leciał aż hen ku multanom i gubił się na białym i sinawym, a zalanym słońcem widnokręgu. Powietrze było suche, raźne. W taką pogodę ludzie, zarówno jak i zwierzęta, czują krzepkość i zdrowie. To też konie parskały okrutnie po szeregach, wyrzucając z nosrzy kłęby pary, a Lipkowie, choć mróz szczypał ich po nogach tak, że podkurczali je ustawicznie pod chałaty, śpiewali wesoło pieśni. Słońce weszło wreszcie na sam szczyt niebieskiego namiotu i jeło nieco przygrzewać. Basi i Ewce aż zbyt ciepło było pod skórami w saniach, więc rozluźniwszy wiązania na głowach i odsunąwszy kaptury, ukazały na świat swoje różowe twarze i poczęły się rozglądać. Baśka po okolicy, a Ewka za Azją, którego przysaniach nie było. Jechał on w przodzie z tym oddziałkiem czeremisów, który rozpatrywał drogę, a w potrzebie rozgarniał śniegi. Ewka zaczęła się nawet chmurzyć z tego powodu, lecz pani Wołodyjowska, znając na wylot służbę wojskową, rzekła jej na pociechę. Tacy oni wszyscy, kiedy służba to służba. Michalisko moje też ani na mnie spojrzy, kiedy funkcja wojskowa przyjdzie. I źle, żeby było inaczej, bo jeśli żołnierza kochać, to dobrego. Ale na popasie on będzie z nami? pytała Ewka. Patrz, żebyś go nie miała nadto zakonotowałaś, jaki był radosny, gdy wyjeżdżał. Aż od niego łuna biła. Widziałam, bardzo był radosny. A co dopiero będzie, kiedy pozwoleństwo od pana Nowowiejskiego otrzyma? Oj, co mnie jeszcze czeka? Dzieje się wola Boża. Chociaż serce zamiera we mnie, gdy o ojcu pomyślę. Nóż zakrzyknie, nóż się zacnie i pozwoleństwo odbówi. Będę się miała potem spyszna, gdy do domu wrócim. Wiesz, Ewka, co ja myślę? A co? Bo to z Azją nie ma żartów. Brat twój mógłby się siłą sprzeciwić, ale ojciec twój komendy nie ma. Otóż ja myślę... Że jeśli od razu się zatnie, to cię Azja i tak weźmie. Jakże to? Ot, po prostu porwiecie. Mówią, że z nim nie ma żartów. Tuchaj bejowa krew. Weźmiecie śrupu pierwszego księdza po drodze. Gdzie indziej to trzeba zapowiedzi, metryk, pozwoleństwa, ale tu, dzikie strony, tu wszystko trochę po tatarsku rozjaśniła się twarz Ewki. Tego się boję. Azja gotów na wszystko. Tego się boję, rzekła. A Baśka zwróciwszy głowę, popatrzyła na nią bystrzej i nagle wybuchła swym dźwięcznym, dziecinnym śmiechem. Tak ty się tego boisz jako właśnie mysz słoninki. Oho, znają cię. Ewka zarumieniona od chłodnego powietrza, zarumieniła się jeszcze bardziej i odrzekła. Przekleństwo ojcowskiego bym się bała, a wiem, że Azja gotów na nic nie zważać. Bądź dobrej myśli, rzekła jej na to Basia. Prócz mnie masz brata do pomocy. Prawdziwe Amory zawsze postawiał na swoim. Powiedział mi to pan Zagłoba wtedy jeszcze, kiedy Michałowi ani się śniło o mnie. I rozgadawszy się poczęły na wyścigi mówić: jedna o azji, druga o swoim Michale. Tak upłynęło parę godzin, póki karawana nie zatrzymała się na pierwszy krótki popas w Jaryszowie. Z miasteczka zawsze dość nędznego została po inkursji chłopskiej jedna tylko karczma którą odrestaurowano od czasu, jak częste przechody żołnierskie zysk poczęły obiecywać pewny. Basia i Ewka znalazły w niej przejezdnego kupca ormiańskiego rodem z Mohilowa, którem wiózł Safiany do Kamieńca. Azja chciał go wyrzucić na dwór wraz z Wołochami i Tatarami, którzy mu towarzyszyli, lecz niewiasty pozwoliły mu pozostać i tylko sama straż musiała się usunąć. Kupiec Dowiedziawszy się, że podróżna pani jest panią Wołodyjowską, począł bić jej czołem i pod niebiosa męża jej wysławiać, czego słuchała z radością wielką. Na koniec poszedł do wiuków i wróciwszy, ofiarował jej czuchup osobliwych bakali i małe puzderko pełne wonnej driakwi tureckiej, wielce przeciw różnym chorobom pomocnej. — To ja przez wdzięczność składam — mówił. Już my tu wcale przedtem z Mohilowa nie śmieli głowy wychylić, tak, a Babej grasował i tylu zbójów we wszystkich jarach i po tamtej stronie w Odojach się działo, a teraz droga bezpieczna i targ bezpieczny. Teraz my znowu jeździmy, niech Bóg pomnoży dni Chrepciowskiego komendanta, a każdy dzień uczyni tak długim, aby wystarczył na drogę z Mohilowa do Kamieńca, a każdą godzinę dnia niech także tak przydłuży, by się dniem wydawała. Nasz komendant, pan pisarz Polny, woli w Warszawie siedzieć, a pan komendant Chrepciowski sam czuwał i z zbójów wymiotł tak, iż teraz milsza im śmierć od Dniestru. To pana Żywuckiego nie ma w Mohilowie? pytała Basia. On tylko wojsko przyprowadził i nie wiem, czyli trzy dni sam bawił. Niech wasza wielmożność pozwoli. Tu jest suchy winograd w tym Czuchubie, a z tego brzegu takowy owoc, którego i w Turcji nie ma, jeno z Azji z daleka przychodzi, a tam na palmach rośnie. Pana pisarza nie ma, a teraz i jazdy wcale nie ma, bo ku Bracławiu wczoraj nagle poszła. I tu są tyle, o aby obum waszym wielmożnościom były na zdrowie. Został tylko pan Gorzeński z piechotą, a jazda wszystka wyszła. Dziwno mi to, że jazda wszystka wyszła, rzekła Basia, spoglądając pytającym wzrokiem na Azję. Poszła by się konie nie odstały, odpowiedział tuchaj Bojowicz. Teraz spokojnie. W mieście mówili, że doroż się ruszył niespodzianie, rzekł kupiec. Azja ześmiał się. A czym będzie konie pasł? Śniegiem? rzekł do Basi. Pan Gorzejski najlepiej wasze wielmożności objaśni, dodał kupiec. Ja też myślę, że to nic, odrzekła po chwili namysłu Basia. Bo żeby co było, to by mój mąż najpierw wiedział, – Nieodmiennie w chreptiowie najpierw byłaby wiadomość – rzekł Azja. – Niech się wasza miłość nie boi. Basia podniosła swą jasną twarz ku, ku Tatarowi i poruszyła nozdrzami. – Ja się boję, to wyborne. Co masz, panu, w głowie? Słyszysz, Ewka? Ja mam się bać. Ewka nie od razu mogła odpowiedzieć, bo będąc z natury dość łakomą i lubiąc nadmiarę słodycze, usta miała pełne daktylów, co zresztą nie przeszkadzało jej wpatrywać się chciwie w Azję, więc dopiero przełknąwszy i odrzekła: Przy takim oficy i ja się nic nie boję, po czym spojrzała czulej znacząco w oczy Tuchajbejowicza. Lecz od czasu, jak mu zaczęła być przeszkodą, miał tylko dla niej tajony wstręt i gniew, więc zachowując nieruchomą postawę, odrzekł ze spuszczonymi oczyma. Wraszkowie się pokaże, czyli na ufność zasłużył. I było w jego głosie coś niemal groźnego. Ale obie niewiasty tak już były przyzwyczajone do tego, że młody lipek we wszystkim, co mówi i czyni, zupełnie odróżnia się od innych, że nie zwróciło to ich uwagi. Zresztą Azja począł zaraz nalegać, by jechano dalej, bo przed Mohilowem były góry wielce strome i do przebycia trudne, które należało przebyć za dnia. Niebawem ruszono dalej. Jechali bardzo szybko aż do owych gór. Tam Basia chciała przesiadać się na koń, lecz znamowy Tucha i Bejowicza została dla towarzystwa Ewki w saniach, które wzięto na arkany i z największymi ostrożnościami spuszczano z pochyłości. Azja przez cały ten czas szedł pieszo przy saniach, lecz nie rozmawiał prawie wcale ni z Basią ni z Ewką. Cały zajęty ich bezpieczeństwem i w ogóle komendą. Słońce zaszło jednak, nim zdołali przebyć góry. Ale wówczas oddział czeremisów idący w przodku, począł rozniecać ognie wzdłuż przetartej drogi. Przy każdym ognisku zostawał jeden czeremis, który ustawicznie dorzucał w płomień suchych gałęzi. Posuwali się tedy wśród czerwonych ogni stojących przy nich dzikich postaci. Za tymi postaciami widać było w mroku nocnym i w półświetle płomienia, groźne urwiska o niepewnych, strasznych zarysach. Wszystko to było nowe, ciekawe. Wszystko miało pozór jakowejś niebezpiecznej i tajemniczej ekspedycji, dlatego dusza Basina była w siódmym niebie, a serce wzbierało wdzięcznością i dla męża, że na wyprawę do nieznanych krain pozwolił, i dla Azji, że tę wyprawę tak wieść umiał. Teraz dopiero zrozumiała Basia, co to są pochody żołnierskie, o trudnościach, których tyle się nasłuchała od wojskowych, co o drogi przepaściste, a zawrotne. Ogarnęła ją też szalona wesołość. Byłaby z pewnością przesiadła się na Dzianeta, gdyby nie to, że siedząc koło Ewki, mogła z nią rozmawiać i straszyć ją. Więc gdy w zawrocistych wąwozach idące w przodzie oddziały nikły z oczu i poczynały się obwoływać dzikimi głosami, których przytłumione echo rozbrzmiewało wśród wiszarów, Baszka zwracała się do Ewki i chwytając jej rękę, mówiła: Oho, lewency z odojów albo orda! Lecz Ewka. Co wspomniała na Azję syna Tuchajbejowego, to uspokajała się natychmiast. Jego ile Węsy i Jordy szanują i boją się go, odpowiadała, a później pochylając się do ucha Baśki. Choćby do Białogrodu, choćby do Krymu, byle z nim. Księżyc wypłynął już wysoko na niebo, gdy wyjeżdżali z gór. Wówczas ujrzeli hen w dole, jakoby na dnie niezgłębionej przepaści, kupę światełek. Mohilów pod nogami! Oddał się jakiś głos za Basią i Ewką. Obejrzały się. Był to Azja, stojący z tyłu sani. — Tak na dnie jaru w gród leży? — pytała Basia. — Tak jest. Góry całkiem go od zimnych podmuchów zasłaniają — mówił, wsunąwszy głowę między ich głowy. — Niech wasza miłość zauważy, że tu i aura inna, zaraz cieplej i zaciśniej. Wiosna też tu o dziesięć dni wcześniej przychodzi niż z tamtej strony gór i drzewa prędzej liści dostają. To szare, co na pochyłościach widać, to winograd, jeno teraz jeszcze pod śniegiem. Śnieg leżał wszędy, ale istotnie było tu i cieplej, i zaciszniej. W miarach spuszczali się zwolna ku dołowi, jedne światła pokazywały się za drugimi i było ich coraz więcej. Zacne jakieś miasto i dosyć ogromne? rzekła Ewka. Bogo tatarzy czasu inkursji chłopskiej nie spalili, gdyż tu wojska kozackie zimowały, a lachów tu prawie nigdy nie było. Ktoż tu żywie? Żywią Tatarzy, którzy swój minarecik drewniany mają, bo w Rzeczypospolitej wolno każdemu swoją wiarę wyznawać. Żywią Wołosi, Orbianie i Grecy. Greków raz w kamieńcu widziałam, rzekła Basia, bo chociaż daleko oni mieszkają, ale za handlem wszędy trafią. Miasto też inaczej niż wszystkie inne stawiane, rzekł Azja. Siła tu ludu różnego za handlem przychodzi. Ta osada, cośmy ją zdala na uboczu po drodze widzieli, zowie się Serby. Już wjeżdżamy, rzekła Basia. Jakoż wjeżdżali? Dziwny zapach skóry i kwasu uderzył zaraz na wstępie ich nozdrza. Był to zapach safianu, którego wyrobem trudnili się po trochu wszyscy mieszkańcy Mohilowa, a w szczególności Ormianie. Jak zapowiadała Azja, było to miasto zupełnie od innych różne. Domy budowane modą azjatycką, miały okna przysłonięte gęstą drewnianą kratą. W wielu brakło zupełnie okien wychodzących na ulicę, i tylko z podwórców wzbijał się blask ognisk. Ulice nie były brukowane, choć przecie kamienia w okolicy nie brakło, gdzie niegdzie wznosiły się budowle dziwnego kształtu o ścianach kratowych, przezroczystych. Były to suszarnie, w których świeży winograd zmieniał się na rodzynki. Zapach safianu napełniał całe miasto. Pan Gorzeński, dowódca piechoty, Uprzedzony przez Czeremisów o przybyciu pani komendantowej Chreptiowskiej, wyjechał konno na jej spotkanie. Był to człowiek niemłody i zająkliwy, a szepleniący, bo twarz miał z janczarki przestrzeloną. Dlatego też, gdy począł zacinając się co chwila prawić o gwieździe, która weszła na mohilowskie niebiosy, Basia omalnie parsknęła śmiechem. Ale on podejmował ją jak umiał najgościnniej. W Fortalicji czekała wieczerza i nocleg wygodny, w puchach świeżych i czystych u najbogatszych Ormian w sekwestr wziętych. Przy tym pan Gorzeński jąkał się w prawdzie, ale przed nocą opowiadał przy wieczerzy rzeczy tak ciekawe, że warto ich było posłuchać. Według niego jakiś niespokojny wiatr powiał naraz nagle, a niespodziewanie od stepów. Przyszły posłuchy że potężny czambuł Ordy Krymskiej stojący przy Doroszu ruszył nagle ku Hajsyniowi i w górę od tego miasta z czambułem zaś poszło na kilka tysięcy kozackiej hasy. Prócz tego nazesłano ni stąd, ni zowąd wiele innych niepokojących wiadomości. Pan Gorzeński nie przywiązywał jednak do nich wielkiej wiary. Bo zima jest, mówił, a od czasu jak Pan Bóg ten oto okrok ziemski ufundował... Tatarzy rusali się zawsze jeno na wiosnę, gdyż oni taborów nie mają i komunikiem chodzą, pse to spyzy dla koni nigdy nie biorą i brać nie mogą. Wiemy to już wszyscy, że wojnę z potencją turecką mróz jeno na smycy Trzyma i że po pierwszych trawach będzie mieli gości, ale żeby teraz miało co być, nigdy temu nie uwierzę. Basia czekała cierpliwie i długo, nim pan Gorzeński swoje wypowie. On zaś zacinał się, poruszając co chwila ustami, jak gdyby coś jadł. Co wasza mość, tedy o owym poruszeniu się ordy ku hajsynowi, rozumiesz? Spytała wreszcie. Rozumiem, że tam, gdzie stali, musiały konie wszystką trawę spod śniegu wygrzebać, więc chcą w innym miejscu kos założyć. Przy tym być może, że orda, stojąc w pobliżu Doroszowych, wadzi się z nimi. Zawsze tak bywało. Niby to oni z psy i wspólnie wojują, a niech tylko Sjechenie obok zatocą, to się na pastwiskach i na bazarku zaraz biją. Pewnie tak jest, rzekł Azja. Bo co jeszcze, mówił dalej pan Gorzeński. Te wieści nie sły przez Zagończyków, ale to chłopi je przywozili, to tatarzy tutejsi poczynali gadać ni stąd, ni zowąd. Dopieroż ccy dni temu przywiózł pan Jakubowicz ze Stepu Języków, którzy je potwierdzili, i dlatego cała jazda zaraz wyszła. To wasza mość, tylko z piechotą zostałeś? Pytała Azja. Pożal się, Boże, czterdziestu ludzi. — Ledwie jest komu fortalicji Ustsec, i gdyby się tylko ci tatazy rusyli, którzy tu w Mohilowie mieszkają, nie wiem, jakobym się obronił. — Ale ci się przecie nie ruszą — spytała Basia. — Nie rusą się, bo im nijak. Wielu z nich stale w Rzeczypospolitej zamieszkuje z żonami i dziećmi. I ci są nasi, a co jest obcych, to dla handlu tu siedzą, nie dla wojny. To no dobry lud. Ja waszej mości pięćdziesiąt moich koni lipków zostawię, rzekł Azja. Bóg zapłać. Wielce mi tym wasz mość wygodzisz, bo będę miał kogo pod naszą jazdę po wiadomości wysyłać. A możesz, że zostawić? Mogę. Przyjdą do raszkowa ściachy tych rotmistrzów, którzy swego czasu do sułtana przeszli, a teraz do posłuszeństwa Rzeczypospolitej chcą wrócić. Przyjdzie Kryczyński na pewno w 300 koni, a może Jadurowicz inni zaś później nadejdą. Nad wszystkimi ja mam z polecenia Hetmańskiego objąć komendę i do wiosny cała dywizja się zbierze. Pan Gorzeński skłonił się Azji. Znał go on z dawna, ale mniej cenił jako człowieka niepewnego pochodzenia. Teraz jednak widział już, że to jest Tuchaj Bejowicz. Bo wieść o tym pierwsza karawana przyniosła, ta, w której jechał Newirak. Więc pan Gorzeński uczcił teraz w młodym lipku krew wielkiego, choć nieprzyjaznego wojownika, a oprócz tego uczcił w nim i oficera, któremu Hetman tak znaczne funkcje powierzył. Azja zaś wyszedł, aby wydać rozkazy, i zawoławszy setnika Dawida, rzekł mu: Dawidzie! Synu Skanderowy, zostaniesz z 50 koni w Mohilowie i będziesz oczyma patrzył, a uszami słuchał, co się wedle ciebie dzieje. A jakby mały sokuł, jakoweś pisma Chreptiowa za mną wysyłał, to posłańca zatrzymasz, pisma młodej odejmiesz i przez swojego człowieka mi je prześlesz. Zostaniesz zaś tu, póki ja rozkazu nie przyślę, byś wracał. Wówczas, jeśli posłaniec powie, że jest noc. To cicho wyjdziesz, a jeśli powiesz, że dzień blisko, to miasto podpalisz, a sam na multański brzeg przejdziesz i pójdziesz gdzie ci nakażą. Rzekłeś, panie, odpowiedział Dawid. Oczyma będę patrzyła, uszami słuchał. Posłańców od małego sokoła zatrzymam i pisma im odjąwszy tobie je przez naszego człowieka prześlę. Zostanę tu, póki rozkazu nie odbiorę, a wówczas, jeśli posłaniec twój powie mi, że noc, spokojnie wyjdę. Powieli zaś, że dzień blisko. To podpalę sam na multański brzeg. Przejdę i pójdę, gdzie mi nakażą. Nazajutrz świtaniem karawana, zmniejszona o pięćdziesiąt koni, ruszyła w dalszą drogę. Pan Gorzeński przeprowadzał basiaż za Mohilowski wąduł. Tam, wyjąkawszy pożegnalną orację, wrócił do Mohilowa, oni zaś jechali ku Jampolowi bardzo spiesznie. Azja wesół był nadzwyczajnie i tak gnał ludzi, że aż to dziwiło basie. Czemu tować panu tak pilno? spytała. On zaś odrzekł. Każdemu do szczęśliwości pilno, moja zaś rozpocznie się w Raszkowie. Ewka biorąc te słowa do siebie uśmiechnęła się czule i zebrawszy odwagę odrzekła. Jeno mój ojciec. Pan Nowowiejski w niczym mi nie przeszkodzi, odrzekł Tatar. I ponura błyskawica przeleciała mu przez twarz. W Jampolu nie zastano prawie wcale wojska. Piechoty tam nie było nigdy, a jazda wyszła wszystka, ledwie kilkunastu ludzi zostało w zameczku, raczej w jego ruinach. Nocleg był przygotowany, ale Basia źle spała, bo ją te wieści poczęły niepokoić. Zwłaszcza rozmyślała o tym, jak niespokojny będzie mały rycerz, jeżeli się okaże, że czambuł doroszeńkowy ruszył istotnie. Krzepiła się tylko myślą, że to może nieprawda. Przychodziło jej do głowy, Czy by wziąwszy dla bezpieczeństwa część azjowych żołnierzy, lepiej nie wrócić. Różne jednak nastręczały się przeszkody. Naprzód Azja, mając rozkaz wzmocnić załogę Raszkowską, mógłby niewielką tylko przydać jej straż, więc, w razie rzeczywistego niebezpieczeństwa, straż ta mogła się okazać niedostateczną. Powtórę, dwie trzecie drogi były już uczynione w Raszkowie zaś był znajomy oficer i silna załoga, która wzmocniona oddziałem Tuchajbejowicza i ściachami owych rotmistrzów. Do wcale poważnej mogła urosnąć siły. Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiła Basia jechać dalej. Lecz spać nie mogła. Pierwszy raz w czasie tej drogi chwycił ją taki niepokój, jakby zawisło nad nią nieznane niebezpieczeństwo. Być może, że przyczyniał się także do owych niepokojów nocleg w Jampolu. Było to bowiem miejsce straszne i krwawe. Basia znała je z opowiadań męża i pana zagłoby. Tu, czasów czyzny, stała główna siła podolskich Rezunów pod Burłajem. Tu sprowadzano jeńców i sprzedawano ich na targi wschodnie lub morzono okrutną śmiercią. Tu, wreszcie wiosną 1651 roku, podczas tłumnego jarmarku wpadł pan Stanisław Landskroński, wojewoda bracławski, i uczynił rzeź straszną, której pamięć świeża była na całym podniestrzu więc wszędy nad całą osadą unosiły się krwawe wspominki, więc tu i ówdzie czerniały jeszcze zgliszcza, więc ze ścian pół zrujnowanego zameczku zdawały się spoglądać białe twarze porżniętych kozaków i Polaków. Basia była odważna, ale bała się duchów. Mówiono zaś, że w Jampolu samym, przy ujściu Szumiłówki i na pobliskich Dniestrowych Porochach, co północ słychać płacz i wielki jęk Woda zaś przy księżycu mieni się na czerwono, jakoby krwią zabarwiona. Myśl o tym przepełniała przykrą trwogą basinę serce. Mimo woli nasłuchiwała, czy w ciszy nocnej nie usłyszy wśród porażonego szumu płaczu i jęków. Słychać było tylko przeciągłe czuwaj żołnierzy. Więc przyszła na myśl Basi cicha świetlica chrebciowska mąż, pan zagłoba. Przyjacielskie twarze pana Nienaszyńca, Muszalskiego, Motowidły, Śnitki i innych. I pierwszy raz poczuła, że jest od nich daleko, bardzo daleko, w obcej stronie. I wzięła ją taka tęsknica za chreptiowym, że jej płakać się chciało. Zasnęła nad ranem dopiero, ale miała dziwne sny. Burłaj, Rezuny, Tatary, krwawe obrazy rzezi przesuwały się jej przez senną głowę a w tych obrazach widziała ciągle twarz Azji, lecz nie był to ten sam Azja, tylko niby kozak, niby dziki Tatar, niby sam Tuchajbej. Wstała rano, rada, że się skończyła noc i przykre widziadła. Pozostałą drogę postanowiła odbywać na Dzianecie, raz dlatego, żeby ruchu zażyć, powtórę, żeby dać sposobność do swobodnej rozmowy Azji i FC, którzy ze względu na bliskość Raszkowa potrzebowali zapewne się naradzić – jakim sposobem oznajmić wszystko staremu panu Nowowiejskiemu i pozwolenie onego uzyskać. Azja, podawszy jej własną ręką strzemie, sam nie siadł jednak do Sanek z Ewką, ale zrazu wyjechał na czoło oddziału, potem trzymał się w pobliżu Basi. Ona zaś, spostrzegłszy natychmiast, że jadą znów w szczuplejszej liczbie niżli przyjechali do Jampola, zwróciła się do młodego tatara i rzekła Widzę, że żwać pan i w Jampolu część swoich ludzi ostawił. Pięćdziesiąt koni tak samo jak w Mohilowie, odrzekł Azja. Na cóż to? On uśmiechnął się osobliwie. Wargi jego podniosły się tak, jak u złego psa, który pokazuje zęby i po chwili dopiero odpowiedział. Bo chcę te komendy mieć w mojej mocy i drogę powrotną waszej miłości zabezpieczyć. Jeśli wojska wrócą ze Stepów, to i tak tam siła będzie. Wojska tak prędko nie wrócą? A skąd wać pan wiesz? Bo się pierwej muszą dobrze upewnić, co się u dorosza dzieje, a to im ze trzy albo i cztery niedziele zabierze. Jeśli tak toś dobrze waćpan uczynił, ludzi owych zostawiając. Jechali czas jakiś w milczeniu. Azjas poglądał spoglądał co chwila na różową twarz Basi, na wpół zakrytą przez podniesiony kołnierz deliki i kołpaczek a za każdym spojrzeniem przymykał oczy, jakby chciał lepiej sobie wrazić w pamięć wdzięczny jej wizerunek — Wać, pan, powinieneś się rozmówić z Ewką — rzekła, wszczynając na nowo rozmowę Basia — Wać, pan, zgoła za mało z nią rozmawiasz aż jej dziwno to bywa niedługo przed obliczem pana Nowowiejskiego staniecie. Mnie samą niepokój chwyta. Powinniście się naradzić, jak sobie począć — Ja najpierw z waszą miłością chciałbym się rozmówić — Odrzekł dziwnym głosem Azja. To czemuż właśnie nie zaczynasz? Bo czekam na posłańca z Raszkowa. Myślałem, że go już w Jampolu znajdę, co chwila go wyglądam. A co ma posłaniec do rozmowy? Myślę, że owo on jedzie, odrzekł, unikając odpowiedzi młody Tatar. I skoczył naprzód, lecz po chwili wrócił. Nie, to nie on, rzekł. W całej jego postaci, w mowie, w spojrzeniu, w głosie było coś tak niespokojnego i gorączkowego, że ów niepokój udzielił się i Basi. Najmniejsze jednak podejrzenie nie powstało dotąd w jej głowie. Niepokój Azji dał się doskonale wytłumaczyć bliskością Raszkowa i groźnego ojca Ewki. Jednakże Basi było czegoś tak ciężko, jakby o jej własne losy chodziło. Zbliżywszy się do Sani, przez kilka godzin jechała w pobliżu Ewki, rozmawiając z nią o Raszkowie, o starym i młodym panu Nowowiejskim, o Zosi Boskiej, wreszcie o okolicy, która stawała się coraz dzikszą i straszniejszą pustynią. Była ona po pustynią zaraz za Chreptiowem, ale tam przynajmniej od czasu do czasu podnosił się na widnokręgu słup dymu, oznajmujący jakiś hutor, jakąś osadę ludzką. Tu nie było nigdzie śladów człowieka i gdyby Baśka nie wiedziała, że jedzie do Raszkowa, gdzie żyją ludzie i stoi załoga polska, mogłaby mniemać, że wiodą ją gdzieś w nieznane pustynie do cudzych ziem na kraniec świata? Rozglądając się po okolicy, wstrzymywała mimowolnie konia i wkrótce została w tyle za saniami i oddziałem. Azja przyłączył się do niej po chwili, a że okolice zdał dobrze, więc ją jej wskazywać rozmaite miejsca, wymieniając ich nazwy. Nie trwało to jednak długo, bo ziemia poczęła dymić. Zima nie miała widocznie w tej południowej stronie tej samej, co w lesistym chreptiowie mocy. Leżało wprawdzie nieco śniegu w wądołach, rozpadlinach, na krawędziach skał, a także i na obróconych ku północy upłazach wzgórz, ale w ogóle ziemia nie była nimi pokryta i czerniała chaszczami lub połyskiwała wilgotną zwiędłą trawą. Z tych to traw podnosił się teraz lekki, białawy opar i rozciągał się tuż przy ziemi, czyniąc w dalekościach podobieństwo wielkich wód wypełniających doliny i szeroko rozlanych porówninach. Następnie oparów podnosił się coraz wyżej ku górze, zakrywając blask słoneczny i zmieniając pogodny dzień na mglisty i posępny. Jutro deszcz będzie rzekł Azja. Byle nie dziś. Jak daleko jeszcze do Raszkowa? Tuchajbejowicz popatrzył na najbliższą zaledwie widną już wśród mgły okolice i odrzekł: Stąd już bliżej do Raszkowa niż z powrotem do Jampola. I odetchnął głęboko, jak gdyby wielki ciężar spadł mu z piersi. W tej chwili ten, ten konia rozległ się od strony oddziału i jakiś jeździec zamajaczył w tumanie. Halim, poznaję go! zawołał Azja. Rzeczywiście był to Halim, który dopadłszy Azji i Basi zeskoczył z mach z Bachmata i począł bić czołem w strzemie młodego tatara. Zraszkowa? spytał Azja. Zraszkowa, panie mój, odpowiedział Halim. Co tam słycha? Stary podniósł szpetną, wychudzoną, od niesłychanych trudów głowę Kubasi. Jakby chciał spytać, czy może przy niej mówić, lecz Tuchaj Bejowicz rzekł zaraz. Mów śmiele, wojska wyszły? Tak jest, panie. Garść została. Kto powiódł? Pan Nowowiejski. Piotrowicze zaś wyjechali do Krymu? Już dawno. Ostały tylko dwie niewiasty i stary pan Nowowiejski z nimi. Gdzie Kryczyński? Na drugiej stronie rzeki. Czeka. Kto z nim jest? Jest... A durowicz ze swoim ściachem. Obaj ci głową do strzemienia biją, synu tuchejbejowej i pod rękę twoją się oddają oni i wszyscy, którzy jeszcze nie nadążyli. Dobrze, rzekł z ogniem w oczach Azja. Leć do Kryczyńskiego natychmiast i każ im, by zajmowali Raszków. Wola twoja, panie. Po chwili Halim skoczył na konia i zniknął jak widło w tumanie. Straszny i złowrogi blask bił od twarzy Azji. Chwila stanowcza, chwila oczekiwana, chwila największego dla niego szczęścia nadeszła. Serce biło mu jednak tak, że tchu mu brakło. Czas jakiś jechał w milczeniu koło Basi i dopiero gdy poczuł, że głos go nie zawiedzie, zwrócił ku niej oczy niezgłębiona świetlistej rzekł. Teraz mi rozmówić się szczerze z waszą miłością. Słucham, odrzekła Basia patrząc na niego pilnie, jak gdyby chciała czytać w jego zmienionej twarzy. Rozdział 38. Azja przysunął swego konia do dzianeta Basi tak blisko, że niemal strzemieniem dotknął jej strzemienia, i jeszcze kilkanaście kroków jechał w milczeniu. Przez ten czas starał się uspokoić do reszty i dziwił się, dlaczego ten spokój z takim wysiłkiem mu przychodzi, skoro basie miał w ręku, skoro nie było już żadnej siły ludzkiej, która zdołałaby była mu ją odjąć. Ale on sam nie wiedział, że w duszy jego. Wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu i mimo przeciwnej oczywistości, tliła jakaś skra nadziei, że pożądana niewiasta odpowie mu wzajemnością. Jeśli zaś ta nadzieja była słaba, to natomiast pragnienie, aby to się stało, było tak silne, że potrząsało nim jak febra. Nie otworzy ta pożądana rąk, nie rzuci mu się w ramiona, nie powie tych słów, o których śnił po nocach całych. Azja Jam Twoja. Niezawiśnie ustami na jego ustach o tym wiedział, ale jak przyjmie jego słowa? Co powie? Czy straci czucie wszelkie, jak gołąb w pazurach drapieżnika i pozwoli mu się tak chwycić, jak właśnie gołąb bezradno oddaje się Jastrzębiowi? Czy będzie żebrać o miłosierdzie łzami, czy krzykiem przestrachu napełni tę pustynię? Czy stanie się od tego wszystkiego coś więcej, czy coś mniej? Takie pytania wichrzyły się w głowie Tatara. A przecie przyszedł czas, w którym trzeba odrzucić udawanie, pozory i pokazać jej prawdziwą, straszną twarz. Od strach, od niepokój, od chwila jeszcze i spełni się wszystko. Wreszcie jednak ta duszna trwoga poczęła zmieniać się w Tatarze w to, w co zmienia się najczęściej trwoga dzikiego zwierzęcia, to jest we wściekłość. I począł sam się podniecać tą wściekłością. Cokolwiek się stanie, pomyślał. Ona moja, moja cała jest i moja będzie dziś jeszcze i moja będzie jutro, a potem już nie wrócić jej do męża, jeno, iść za mną. Na tę myśl dzika radość porwała go za włosy i nagle ozwał się głosem, któremu samemu wydał się obcy. Wasza miłość nie znała mnie dotąd. W tej mgle tak się waści głos zmienił, odrzekła nieco niespokojnie Basia, iż istotnie zdaje mi się, iż kto inny mówi. W Mohilowie wojsk nie ma, w Jampolu nie ma, w Raszkowie nie ma. Ja tu jeden pan, Kryczyński Jadurowicz i owi inni raby moje, bo ja kniazia jak władyki syn, ja im wezyr, ja im murza najwyższy, ja im wódz jako tuchaj-bejby-wódz, ja im han, ja jeden mam siłę, wszystko tu w mocy mojej. Czemu zaś wać, pan to mówisz? Wasza miłość nie znała mnie dotąd, Raszków już niedaleko. Ja chciał hetmanem tatarskim Być i Rzeczypospolitej służyć Ale pan Sobieski nie dozwolił Nie być mi dłużej lipkiem Nie służyć pod niczyją komendą Jedno samemu wielkie czambuły wodzić Na Dorosza albo na Rzeczpospolitą Jak wasza miłość chcesz Jak wasza miłość rozkażesz Jak ja rozkażę? A ja co z tobą? To ze mną tu wszyscy moje raby A ja twój rab Co mnie hetman pozwolił Czy nie pozwolił Słowo wasza miłość rzekni, a ja waszej miłości akerman pod nogi położę i do położę. I te ordy, które tu ałusy mają, i te, które w dzikich polach koczują, i te, co wszędy tu w zimownikach leżą, będą raby twoje, jako ja twój rab. Karzesz hana krymskiego, nie usłucham i sułtana, nie usłucham. I mieczem ich będę wojował i pomoc Rzeczypospolitej dam. I nową ordę w tych stronach założę, a nad nią będę ja hanem a nade mną ty będziesz jedna. Tobie jednej będę pokłony bił, twojej łaski i zmiłowania prosił. To rzekłszy przechylił się na kulbacę i porwawszy w pół przerażoną i jakoby ogłuszoną słowami jego niewiastę, tak dalej mówił prędkim, chrapliwym głosem. Zaliś nie widziała, że ja cię jedno miłował, a nacierpiał się. Ja cię i tak wezmę. Ty moja już i będziesz moja. Nikt cię tu nie wyrwie z rąk moich. Ty moja, ty moja, ty moja. Jezus Maria! zawołała basia. Lecz on ją cisnął tak w ramionach, jakby chciał zadławić. Krótki oddech wydobywał się z jego warg. Oczy zachodziły mu mgłą, wreszcie wywlukują ze strzemion z kulbaki, i wziął przed siebie, cisnąc jej piersi do swoich i sinawe wargi jego otwierając się łakomie jak usta ryby, poczęły szukać jej ust. Ona nie wydała ani okrzyku, lecz poczęła się opierać z niespodziewaną siłą. Zaczęła się między nimi walka, w której słychać było tylko zdyszane ich oddechy. Gwałtowne ruchy i bliskość jego twarzy wróciły jej przytomność. Przyszła na nią chwila takiego jasnowidzenia, jaka przychodzi na tonących. Od razu z największą jasnością odczuła wszystko. Więc naprzód, że ziemia zerwała się pod jej nogami i otworzyła się wiar bezdenny, do którego on ją ciągnął koniecznie. Ujrzała jego miłość, jego zdradę, swój straszny los. Swoją niemoc i bezradność odczuła trwogo, czuła okropną boleść i żal. I jednocześnie buchnął w niej płomień niezmierzonego oburzenia i wściekłości i zemsty. Taka była dzielność tej duszy rycerskiego dziecka, tej wybranej żony, najdzielniejszego w Rzeczypospolitej rycerza, że w tej oto straszliwej chwili pomyślała naprzód pomścić się, potem dopiero ratować się. Wszystkie władze jej umysłu naprężyły się tak, jak włos napręża się z przerażenia na głowie, i ta jasność widzenia tonących stała się w niej niemal cudowną. Ręce jej wśród szarpaniny poczęły szukać przy nim broni i trafiły wreszcie na kościany łeb wschodniego pistoletu. Ale jednocześnie miała przytomność pomyśleć i o tym, że choćby pistolet był nabity, choćby zdołała odwieść strzałkę, nim przednie dłoń nim skieruje lufę ku jego głowie, on chwyci niechybnie jej rękę i odbierze jej ostatni sposób ratunku, więc postanowiła uderzyć inaczej. Trwało to wszystko jedno mgnienie oka. On istotnie przewidział zamach i wyciągnął dłoń tak szybko, jak szybko migose błyskawica, ale nie zdołał obrachować jej ruchu, to też ręce ich minęły się i Basia z całą rozpaczliwą siłą swej młodej i dzielnej pięści uderzyła go jak grobem kościaną głownią pistoletu między oczy. Cios był tak straszny, że Azja nie zdoła nawet krzyknąć i padł na wznak, pociągając ją za sobą w upadku. Basia podniosła się w jednej chwili i skoczywszy ku swemu dzianetowi pomknęła jak wicher w przeciwną stronę od dniestru ku szerokim stepom. Zasłona mgły zamknęła się za nią. Dzianet, stuliwszy uszy, biegł na oślep wśród skał rozpadlin jarów, wyrw. Lada chwila mógł runąć w jaką szczelinę, lada chwila mógł rozbić siebie i jeść cał skaliste rogi, lecz Basia nie zważała już na nic. Najstraszliwszym niebezpieczeństwem byli dla niej Lipkowie i Azja. Dziwna rzecz, teraz gdy uwolniła się z rąk drapieżnika i gdy ów leżał prawdopodobnie martwy wśród skał, nad wszystkimi jej uczuciami zapanowała trwoga. Leżąc twarzą na grzywie, wiedziane, tamknąc w tumanie jak sarna ścigana przez wilki. Teraz poczęła się bać Azji więcej niż w tej chwili, gdy była w jego objęciach. I czuła i strach, i czuła niemoc, i czuła to, co czuje dziecko słabe, zabłąkane na woli Bożej, samotnej, opuszczone. Jakieś głosy płaczące wstały w jej sercu i poczęły z jękiem, z bojaźnią, ze skargą i żałością wzywać opieki. Michale, ratuj! Michale, ratuj! A dziadek mknął i mknął. Cudownym wiedzion instynktem przeskakiwał wyrwy, omijał gibkim ruchem wyskakujące kanty skał, aż wreszcie kamienny pokład przestał dzwonić pod jego kopytami. Widocznie wpadł na jeden z tych otwartych ługów, które tu i ówdzie ciągnęły się między jarami. Pod go okrywał, nozdrza poczęły oddychać głośno, lecz biegł i biegł, dokąd uciekać? pomyślała Basia i w tej chwili odpowiedziała sobie: do Hreptiowa. Lecz nowa trwoga ścisnęła jej serce na myśl o tak dalekiej przez straszne pustynie wiodącej drodze. Natychmiast też przypomniało się jej, że Azja pozostawiał oddziały Lipków w Mohilowie i Jampolu. Niezawodnie wszyscy Lipkowie byli zmówieni, wszyscy służyli Azji, a zatem schwytali by ją niechybnie i odwieźli do Raszkowa. Należało zatem zapuścić się głęboko w step i dopiero obrócić na północ, omijając naddniestrzańskie osady. Należało postąpić tak tym bardziej, że jeśli będzie pościg, to pójdzie niezawodnie brzegiem, a tymczasem na szerokich stepach można będzie spotkać którą z polskich komend wracającą do fortalicji. Biegdzianeta wolniał stopniowo. Basia będąc doświadczonym jeźdźcem, zrozumiała natychmiast, że trzeba dać mu czas wytchnienia, inaczej padnie, a czuła i to, że jeśli zostanie wśród tych pustyń bez konia, to jest zgubiona. Wstrzymała więc bieg i czas jakichś jechała stępa. Mgła rzedła, ale z biednego dzianeta podnosiła się chmura gorąca para. Basia poczęła się modlić. Nagle rżenie końskie ozwało się wśród mgły o kilkaset kroków za nią. Wówczas włosy zjeżyły się jej na głowie. Mój padnie ale i tamte padną, rzekła głośno i znów pomknęła. Czas jakiś dziany biegł lotem gołębia ściganego przez Raroga i biegł znów długo, prawie do ostatka sił, lecz rżenie odzywało się ciągle za nim w oddali. Było w tym rżeniu dochodzącym z Tumanu coś zarazem niezmiernie tęsknego i groźnego. Jednakże po pierwszej chwili trwogi przyszło Basi na myśl, że gdyby na tym ścigającym ją koniu siedział ktokolwiek, to by ów koń nie rżał, bo jeździec, nie chcąc zdradzać pościgu, zahamował byrzenie. Nie może być, tylko to Bachmat Azji bierze za moim, pomyślała Basia. Dla ostrożności wyciągnęła obie krucice z Olster, tak była to zbytnia ostrożność. Po chwili zaczerniało coś w żednącej mgle i Bachmat Azjów nadbiegł z rozwianą grzywą i rozdętymi chrapami. Ujrzawszy dzianeta, począł zbliżać się ku niemu w podskokach, wydając krótkie i urywane rżenie, a dzianet odpowiedział mu natychmiast. Łoż, Łoż! zawołała Basia. Zwierz, przyuczony do ręki ludzkiej, zbliżył się i pozwolił schwytać się za uzdę. Basia podniosła oczy ku niebu i rzekła: opieka boska. Rzeczywiście, schwytanie azjowego rumaka było dla niej okolicznością ze wszech miar pomyślną. Naprzód dwa najlepsze z całego oddziału rumaki były w jej ręku. Powtórę, miała konia do zmiany, po trzecie na koniec obecność jego upewniała ją, że pościg nieprędko wyjdzie. Gdyby Bachmat pobierzał był za całym oddziałem, lipkowie zaniepokojeni jego widokiem niechybnie wróciliby natychmiast szukać swego wodza. Obecnie zaś było do przewidzenia, że do głowy im nie przyjdzie, by cośkolwiek mogło się przygodzić Azji i że wyruszą na poszukiwanie dopiero wtedy, kiedy zaniepokoją się zbyt długą jego nieobecnością. A wówczas ja już będę daleko dokończyła w myśli Basia. Tu przypomniało się jej po raz wtóry, że oddziały azjowe stoją w Jampolu i Mohilowie. Trzeba mijać szerokim stepem i nie zbliżać się do rzeki pierw aż się w okolicy chreptiowa znajdę. Chytrze ten straszny człowiek pozostawiał obierze, ale mnie Bóg z nich wyratuje. Tak pomyślawszy nabrała ducha i poczęła czynić przygotowania do dalszej drogi. Przy terlicy azjowej znalazła muszkiet, róg z prochem, worek z kulami i worek z siemieniem konopnym, które tatar miał zwyczaj gryźć ustawicznie. Basia Przykrócając strzemiona bachmata na miarę swej nogi, pomyślała sobie, że przez całą drogę będzie się żywić jako ptak tym siemieniem i zachowała je starannie przy sobie. Postanowiła omijać ludzi, hutory, bo na tych pustyniach od każdego człowieka złego raczej niż dobrego można się było spodziewać. W serce jej ściskała obawa, czym będzie konie karmić. Same one będą wygrzebywać trawę z pod śniegu i wyskubywać mchy ze szczelin skalistych. Ale nóż padną od złej strawy i uciążliwych pochodów, przecie nie mogła ich oszczędzać. Druga obawa była, czy się nie zbłąka w pustyni. Łatwo było nie zbłądzić jadąc brzegiem dniestrowym, ale tej drogi nie mogła obrać. Co będzie, gdy wjedzie w puszczem mroczne, ogromne, a bezdrożne? Jak pozna, czy się kieruje na północ, czy w inną stronę? Jeśli przyjdą dnie mgliste, bez słonecznej noce, bez gwiazd? że puszcze roiły się od dzikiego zwierza, mniej o to dbała, mając odwagę w dzielnym sercu i broń. Wilki, chodząc gromadnie, mogły być wprawdzie niebezpieczne, ale w ogóle więcej się obawiała ludzi niż zwierząt, a najbardziej zbłąkania. — Ha! Bóg mi drogę wskaże i do Michała wrócić pozwoli! — rzekła głośno. I przeżegnawszy się otarła rękawem twarz z wilgoci, która ziębiła jej pobladłe policzki. Bystrymi oczyma rozejrzała się po okolicy i wypuściła konie w skok.